Na początku dzisiejszej audycji chciałbym przywitać mojego gościa, którym jest Aleksander Gniot z Biblioteki Uniwersyteckiej, który to w bibliotece pełni funkcję wicedyrektora do spraw zasobów, aczkolwiek dzisiaj wprost z kadru goszczę go, ponieważ jesteś również organizatorem dnia darmowego, nie, darmowego dnia komiksu, nie, bo ten dzień jest darmowy. Dzień jest darmowego komiksu, witam serdecznie Państwa. Bo inaczej to byłby darmowy dzień. Nie, dzień darmowego komiksu brzmi lepiej. Aczkolwiek, no, przetłumaczyliśmy go z Free Comic Day amerykańskiego, chcemy to jakoś tam nazwać, więc stwierdziliśmy, że to dzień darmowego komiksu najlepiej odzwierciedla charakter imprezy. 10 maja, czyli już za tydzień. Dokładnie. W Poznaniu, w murach Biblioteki Uniwersyteckiej na Ratajczaka. Ratajczaka 38-40 od 10 do 17. Fajne rzeczy dla fanów komiksów, no bo przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, będziemy rozdawać komiksy. Za darmo. Za darmo. Znaczy, będziecie rozdawać za darmo, nikt wam nie zapłaci za to, że rozdajecie te komiksy. To tak, no i każdy, kto przyjdzie, dostanie i też nie będzie musiał płacić za komiksy. Dobrze, do tych komiksów przyjdziemy za chwilkę, aczkolwiek oprócz tego, jak będzie wyglądał dzień? Nie chcemy, żeby to było samo rozdawanie, bo pewnie impreza by się skończyła bardzo szybko. Wobec tego na pewno będzie to, o czym ludzie często nie wiedzą. Biblioteka Uniwersytecka gromadzi komiksy. Jest ich już w tej chwili ponad 6 tysięcy. Te komiksy będzie u nas można poczytać. Zwieziemy je wszystkie do czytelni, gdzie będą wygodne pufy, wygodne sofy. Będzie nam można w dobrym klimacie poczytać, zobaczyć, co mamy. I jakby zachęcić samego siebie do tego, żeby przychodzić do nas częściej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są wykłady. Co godzinę jest kolejny wykład, można sobie to podejrzeć na naszej stronie, wejść na libamuedu.pl, strony Biblioteki Uniwersyteckiej. U dołu jest zakładka komiksy i tam jest już pełna, gotowa lista bardzo ciekawych wykładów, bo i będzie i o żywych trupach, i coś o Naruto, będą złe postacie z Batmana na przykład i jeszcze wiele innych fajnych rzeczy. Czyli takie tematy, które faktycznie mają potencjał zgromadzić, zaciekawić dużą ilość. Słuchajcie, zapraszamy wszystkich, jeszcze raz możesz powtórzyć, gdzie można znaleźć? Czy nie mówiłeś? Na jakiej stronie? Libamuedu.pl, czyli po prostu najlepiej poszukać strony Biblioteki Uniwersyteckiej UAM. Tam na dole jest taka zakładeczka komiksy, albo po prostu wpisać do wyszukiwarki dzień darmowego komiksu UAM i musi was przenieść na naszą stronę. To będzie najwygodniejsze, myślę. Skąd pomysł na coś takiego? Kto wpadł na ten genialny pomysł? No, czy genialny się okaże? Kiedyś z Rafałem Polaczem z Multiversum sobie przy jakiejś takiej znajomości wręcz telefonicznej coś tam zaczęliśmy wspominać o tym, że można by coś takiego zorganizować. Miało to na początku wyglądać tak, że Rafał miał przyjechać ze swoim sklepem i rozdawać te komiksy. Ale stwierdziliśmy, że to może będzie za mało i do tego gdzieś tam pojawił się Wojtek Nalec, postanowiliśmy wspólnie coś zrobić. Pogadałem z Rafałem Wójcikiem, który jest u nas odpowiedzialny za komiksy. No i zaczęła się z tego kręcić fajna, mam nadzieję, impreza, która będzie fajną majówką dla fanów komiksu. Oczywiście to nie będzie jednorazowa akcja, za rok planujemy, planujecie kontynuację. Zobaczymy jak to wyjdzie, jeszcze może dokończę, bo wykłady to jedno i nasze komiksy to drugie, natomiast tak jak wspominałem, to multiversum i rozdawanie komiksów, które przyjechały do nas, już właściwie są specjalnie ze Stanów, natomiast jeszcze nie możemy ich rozdawać, okładki można zobaczyć gdzieś tam na facebookowej Biblioteki Uniwersyteckiej i już sobie tam wybrać albo zarezerwować coś, co się podoba. Popatrzeć, tak. Już mamy pierwsze zamówienia, już ktoś tam chce przytulać pojedyncze sztuki. Ludzie też pytają, czy trzeba być o 10, żeby, a później to już nic. No, chcemy to tak zrobić, żeby każdy, jak tam jeszcze przyjdzie po 12, 13 czy do 17, zawsze coś dostał, także nie ma obawy, że się trzeba ustawić w kolejce. Parę słów o tych darmowych komiksach, ponieważ z tego co wiem, to nie jest na tej zasadzie, że dostaliście, nie wiem, wszystkie na bieżąco komiksy ze Spider-Manem czy z Supermanem, tylko to są komiksy, które zostały wydrukowane z okazji amerykańskiego Free Comic Book Day i to są specjalne komiksy. Dokładnie tak, sponsorowane przez największe wydawnictwa, także no, znajdziecie tam naprawdę różne historie, od historii dla naprawdę małych dzieci, bo tam jest ich Hello
Kitty i różne inne rzeczy, później jest jakiś tam G.I. Joe, no oczywiście jest też Batman, jest jakiś tam komiks historyczny amerykański. No jest tego naprawdę mnóstwo, ja sobie to przejrzałem właśnie też po to, żeby porobić zdjęcia, byłem zaskoczony. W Stanach Zjednoczonych zawsze ten Free Comic Book Day to jest pierwsza sobota maja. U nas jest to święto państwowe i wtedy trudno byłoby nam to pogodzić, więc wymyśliliśmy, że to będzie druga sobota u nas w Polsce. Jakoś to przeszczepimy trochę zmieniając, ale myślę, że idea jest słuszna i może się przyjmie. Oprócz amerykańskich komiksów będą również polskie komiksy, ale znaczy polski komiks nie byle jaki, chodzi mi tutaj o zina, którego przygotowaliście. Tak, jest to, my postanowiliśmy wzorem amerykańskich przyjaciół zrobić coś takiego, zorganizować coś takiego, no nie wiem, w Poznaniu. Popytaliśmy ludzi i poprosiliśmy tych ludzi, którzy mają coś, rysują czasami do szuflady i gdzie chcieliby to opublikować. Zebraliśmy to, udało nam się pozyskać fundusze na wydanie tego, mam nadzieję, w ładnej formie. Poszło to już do druku. Zin będzie miał 40 stron, jest tam kilku autorów. Komiksy ciekawe, fajne, warte zobaczenia. Oczywiście zin jak najbardziej będzie za darmo. Biblioteka od już dłuższego czasu propaguje czytelnictwo, zwłaszcza komiksów. Macie, jak wspomniałeś, bogaty zbiór, zawsze można do was wpaść i również ten dzień ma na celu propagowanie tego, żeby również przychodzić do biblioteki, poczytać komiksy w ciągu po prostu tygodnia. I tutaj chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tego tematu, w jakich godzinach urzęduje właśnie ta kolekcja komiksów, że jeśli już mówimy poza tym dniem darmowego komiksu, to jeśli ktoś na przykład akurat wyjeżdża, tudzież był chory albo z innych powodów nie mógł przyjść, ale z chęcią ma coś upatrzonego, co by chciał poczytać, to kiedy może wpaść do was do biblioteki? Znaczy, polecam zajrzenie na naszą stronę i no, jakby dostanie się do katalogu elektronicznego, które opracowujemy, są dostępne i można je poszukać w internecie. Poszukać po prostu przez autora i wcześniej trzeba je zamówić, bo one są w magazynie zamkniętym. Dbamy o nie, wiem, że to cenna kolekcja, która już tam pewnie wielokrotnie tutaj było wspominane, nie tylko te nowe rzeczy, ale również stare. Ostatnio mamy jakieś tam, dostaliśmy czasopisma o komiksie z Francji. Całe naprawdę cenne kolekcje, także nie udostępniamy tego w sposób, że nie wiem, pożyczamy to na zewnątrz. Można to poczytać w bardzo wygodnej naszej czytelni, też na wygodnej pufie, jeżeli jest takie życzenie, żeby zachować dobrą formę, niekoniecznie taką, powiedzmy, sztywną, siedzącą w bibliotece. Także wcześniej polecam zajrzenie do katalogu, zamówienie tego u Rafała Wójcika. Łatwo zostaniecie tam gdzieś przekierowani. Po prostu wszystkie informacje są na stronie, zakładka komiksy, tak jak powiedziałem, poniżej. A czy do wejścia do czytelni strzeże strażnik, który patrzy, czy wszyscy umyli ręce, żeby brudnymi, tłustymi łapskami nie dotykać się tych egzemplarzy starych? Ja myślę, że to jest tak, że jeżeli ktoś już się decyduje przyjść do nas, wie czego szuka, wie, że coś, co jest u nas, nie ma tego w sklepie, bo tak często jest, albo są to tak drogie rzeczy, już to, że się wybierze do nas, on wie zazwyczaj czytelnik, jak ma się zachować i że te rączki muszą być czyste. Także już za tydzień, dokładnie za tydzień 10 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM na ulicy Ratajczaka w Poznaniu. Wszystkich poznaniaków zapraszamy, zarezerwujecie sobie czas. Moim gościem dzisiaj na początku audycji był Aleksander Gniot, organizator Dnia Darmowego Komiksu, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej. Dziękuję ci serdecznie za poświęcony czas. I za bardzo ja tobie dziękuję za zaproszenie, a jeszcze dodam, że najprawdopodobniej to taka miała być niespodzianka, a może na sam koniec będą cosplayerzy, także wpadnijcie, zrobicie sobie z nimi zdjęcie, pobierzecie sobie później ze strony i to też będzie jako tam dodatkowa atrakcja. Także jeszcze raz przypominam, 10 maja widzimy się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Teraz puścimy wam kawałek, a w kolejnej części audycji zaprezentuję wam komiksy, które oczywiście polecam, żeby chwycić w wolnej chwili. Teraz mamy długi weekend majowy. Mam nadzieję, że w tym długim okresie wolnego czasu znaleźliście również miejsce i czas na to, żeby wziąć do ręki porządny komiks albo porządną książkę. Także nie odchodźcie od radio odbiorników, wracamy już za chwileczkę.